Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Pan Szachuś Moi drodzy widzowie, dzisiaj troszeczkę nietypowo, dlatego że będę analizował partię dwójki juniorów, którzy grali w turnieju UKS Kopernik Olsztyn Jest to nagroda dla zwycięzcy tego turnieju, analiza partii z wybranym przeciwnikiem Białymi gra Hipolit, czarnymi gra Pablonzo, zapraszam do analizy Hipolit rozpoczął tutaj posunięciem d4, przeciwnik d5, c4, e6, czyli szykuje nam się tradycyjny gambit hetmański, skoczek, skoczek c3, sprawa naturalna, skoczek f6, goniec g5, tak również się grywa, tutaj od razu robimy związanie na hetmana. Goniec E7, sprawa normalna, tak również grywał Gary Kasparow. Skoczek na F3. Roszada ze strony Pablozo. E3 sprawa również prosta, bo tutaj bronimy pionka. Przede wszystkim goniec się otwiera, broniąc pionka C4. E, figury białych tutaj są rozwinięte nienagannie. Czarne również wyprowadzają te figury bardzo dobrze. Bardzo dobry ruch skoczek z na D7. E, większość juniorów, które zaczyna swoją przygodę. Gra skoczkiem na C6 przed pionka C7, więc tego robić nie możemy, więc tutaj bardzo dobrze skoczek z B na D7 tak grać należy. E, goniec D3, oczywiście, goniec D3 jest naturalnym ruchem, ale można zrobić wiele innych normalnych posunięć, nawet można wybić na d5, można zagrać wieża C1, często tak grywał Aleksander Alechin. E, Hetman C2 też jest dobrym ruchem, wyczekującym na to, żeby czarne wybiły tu pionka i goniec z stępem mógłby. Wybić na C4, no ale białe postanowiły zagrać inaczej. Panowie tutaj grali tempem 10 minut plus 5 sekund na ruch, więc partia była dosyć długa, jeżeli chodzi o grę w internecie. Posunięcie B6, klasycznie gambit hetmański, Hetman C2, normalna sprawa. I tutaj czarne zagrały goniec B7. Wyprowadzka wszystkich figur tak należy grać. Mój drodzy, w tym momencie Hipolit zagrał. Wieża C1. I powiem wam, no, niby normalny ruch, ale już mi się troszeczkę ten ruch nie podoba, dlatego że e, czarne tutaj mogą od razu zbić stępem, e, e, ewentualnie wybić na F3, lub e, starać się grać H6G5, może skoczek E4, może C5, wieża C8. No, taki ruch troszeczkę e, pozbawiony według mnie sensu większego, chociaż to się chce zagrać, jasne. E, wieża D1 może byłaby ciekawsza, ale wydaje mi się, że najlepszym tutaj rozwiązaniem byłoby po prostu bicie i. Wyjaśnienia sytuacji w centrum, jaka tu powstała, powiedzmy po wybiciu, przeciwnik by wybił. No, i tutaj białe mają normalną grę. Można robić roszadę. Jeżeli będzie zagranie C5, zawsze ten goniec na F5 może czmychnąć, a po wygonieniu na H3 wraca, i tu się wszystko tak naprawdę dobrze trzyma. To jest typowe granie w gambicie hetmańskim. No, ale w partii poszło inaczej. Tu pan, tu pan Hipolit miał inny plan. Wieża C1 i posunięcie C5 bardzo dobrze. Tutaj jest bardzo dobra walka o centrum. No i teraz białe wybiły pionkiem z D na C5. No, ten wybór do najlepszych niestety nie należy, dlatego że tutaj wybicie pionkiem na C5 i tak też poszło powoduje, że czarne mają tutaj bardzo fajne centrum i żadnych problemów. Ale jak należy grać w takich pozycjach? Przede wszystkim nie pionkiem z D na C5, tylko odwrotnie, moi drodzy, C na D5. C na D5 i po ewentualnym wybiciu pionkiem powstaje ta pozycja, którą wcześniej mówiłem, że tam wieża mogłaby stać na D1, zrobić rozszadę. Jak C4, to goniec F5. E, tutaj białe się nastawiają na to, że jak będzie wybicie na D5, to skoczek wybija i gramy na izolowanego pionka. W ten sposób tutaj e, należałoby próbować e, grać. No cóż, ale panowie tutaj się dopiero uczą, chociaż mają już obydw obydwaj, mają po drugiej kategorii, e, więc całkiem nieźle. No, ale chcemy oczywiście więcej i kibicujemy im mocno. Po posunięciu C5 poszło wybicie na właśnie C5 tutaj wspomniane, BC i Roszada. No dobra, wydaje się tu wszystko normalnie i tak naprawdę jest normalnie. No, ale Pablonzo zagrał teraz posunięcie H6. Moi drodzy, no okej, okay, ruch jak ruch normalny. Tutaj boimy się takiego niby bicia na h7 pozornie, bo tutaj h6 przepraszam nie jest konieczne. Dlatego, że po wybiciu na f6 skoczek bije i dalej broni. Tutaj już czarne mogły dostać swoją szansę z przejęcia inicjatywy. Mianowicie tutaj można było zagrać posunięcie d4. Jeżeli po bicie nastąpiłoby na d4, to mamy tutaj bicie na f3 ze zdwojonymi, ze zdwojonymi pionkami, i pionek mógłby zbić na d4. Bardzo fajnie stoją pionki w centrum, a pozycja króla jest rozwalona i jeszcze tu jest fajny atak w przyszłości wierzą na c4. Takie plany tu można było zagrać. No cóż, ale poszło h6, goniec ruszył na f4. No, i po raz kolejny tutaj e, czarne miałyby szansę zagrać ten posu te posunięcie d4. Bardzo dobry ruch, jeżeli bicie by nastąpiło. No to nawet tutaj, słuchajcie, można teraz wybić pionkiem e, i próbować na przykład w przyszłości zbić skoczka. Jeżeli skoczek by wybił, no to mamy widełki na e5. Tutaj pozycja e, czarnych jest po prostu lepsza. E, no taki ruch d5 trzeba, d4 trzeba brać pod uwagę często, no ale niestety Pablonzo wybił pionka tak. Myślę, że bez żadnego większego planu, większej koncepcji, no tu Pionek Cepin został taką słabością. No i teraz białe, powiedzmy, troszeczkę się rozgrywają. Poszło bicie na C4. Ja wiem, jaki tutaj czarne miały plan. Chciały wybić szybko i zbić skoczka. Tak też poszło. Tylko, że teraz bicie skoczka i zdwojenie pionków już nie jest takie strasznie złe dla białych, dlatego że te pionki są złączone. Jakby ten, tego pionka na E3 nie było, on by stał na przykład na D4, no to wtedy troszeczkę to stoi gorzej. Ale teraz to się wszystko po prostu trzyma. Skoczek H5, no widzimy cel czarnych chcą zdjąć gońca goniec na g3 no ale niestety nie rozumiem teraz posunięcia goniec h4, to posunięcie jest kompletnie zbędne nie ma sensu tak grać, no bo białe i tak nie wymienią na h4 nie ma, nie ma naprawdę żadnego sensu tutaj należałoby po prostu konsekwentnie, grać konsekwentnie w szachy wybić na g3, no ale poszło jak poszło, e, trzeba się z tym pogodzić wieża c na d1, panowie będą mieli tutaj e, materiał do analizy, żeby poprawić swoją grę z jednej i z drugiej strony no i tutaj goniec zbił na g3 no niestety, no lepiej ten skoczek na bandzie, który już stanął mógłby na te, na te g3 zbić o wiele, wiele szybciej no i zbił goniec, no i teraz e, pionek wybił z f na g, powiem wam tak, no taki ruch oczywiście chce się zagrać, żeby wyprostować pionki, ale lepsze jest bicie hg. Zawsze pionek do centrum, a te pionki ustawione tutaj w szyku, że tak powiem, one są bardzo mocne. Król na g2 szybko leci, te pionki f4, e4 się wspomagające, pionek e5 bardzo dobrze działają. Może czasem g4, f4 i g5. Takie plany również też mogą być stosowane, żeby atakować króla. No cóż, poszło bicie tutaj, wydaje się logiczne, ale lepsze było HG, panowie. Pamiętajmy o tym, Hetman E7, no schodzimy ze związania sprawa prosta. Hetman E4, centralizacja Hetmana, skoczek wrócił z tempem. No i skoczek D5, takie zaskakujące posunięcie dla mnie. Jest to sygnał do tego, że białe tutaj myślą chyba o remisie. No bo taki ruch powoduje po prostu wymianę. No wymienia nie ma wyjścia, pionkiem nie mogłem, bo wisiał Hetman. Goniec wybił, no i tak naprawdę... Żadnej groźby na E6, tutaj już nie przepraszam, nie ma e, i atakujemy jedynie co e, to wieże na A8, w tym momencie skoczek ruszył na F6, całe szczęście że tu stoi wieża i broni gońca bo inaczej strata figury byłaby już po stronie białych, e, Hetman E5, skoczek D7, no i Hetman E4 i zauważcie, że, że czarne w tym momencie e, miały remis w kieszeni, bo wystarczy powtarzać ruch skoczkiem e, i ten Hetman musi cały czas w to samo miejsce wracać na E5 i wracać na E4, bo inaczej poleci, e, poleci goniec, Hetman Musi trzymać się związania tutaj na E7. No ale czarne postanowiły grać na wygraną. Wydaje mi się, że e, no chce się grać na wygraną. Jasne to brawa za odwagę i za ambicje. No ale może z tym remisem trzeba było się pogodzić, bo tutaj ocena sytuacji jest taka, że e, po prostu białe mają lepszą strukturę pionków. Tutaj czarne mają te pionki. Przede wszystkim piona C5 e, bardzo słabego, i białe na to mogą po prostu. E, pójść i atakować tego pionka. No ale wieża d8 nastąpiło, ambicja jest ambicja przewyższyła. Goniec na b3, skoczek na f6. Hetman c2, sprawa normalna. Plan białych jest taki, żeby tego pionka w końcu zbić. Skoczek d5 aktywnie, hetman e2, jasne, bo tutaj groziły widły. Wieża d6 ze strony czarnych. e4, sprawa naturalna, skoczek b4 tak, juniorzy grają, to jest wszystko normalne. No i wymiana wieżyczki, hetman wybił. Wieża D1, Hetman na B6. Sprytne zagranie grozi ruch C4 z szachem, żeby tutaj tego gońca skosić. No ale Hipolit wszystko widział. Król G2, ruch arcymistrzowski. Ja to zawsze powtarzam. Taki ruch królem zawsze się przyda w swojej roszadzie. Wieża D8. No cóż, wymiana wież dla czarnych jest jak najbardziej dobra. No tutaj to następuje. Po prostu pionki stoją na czarnych polach i nie ma za dużo figur, żeby. Tego pionka C5 dalej atakować, więc tutaj wszystko się trzyma. Nastąpiło A3, Hetman D3 zaskakujące. Tu przede wszystkim czarne nie powinny wymieniać hetmanów, jeżeli myślą o wygraniu pozycji. Przede wszystkim można by było próbować odejść skoczkiem normalnie, albo na przykład skoczek d3, zawsze skoczek ma dobre odejścia na e5, z atakiem na b2, potem może hetman d4. Polecam oglądać końcówki Karsena, szczególnie też w blicach, on bardzo dobrze grał hetmanem i skoczkiem na równym drewnie. No hetman d3 powoduje, że szybka wymiana jest nieunikniona, oczywiście białe nie mogą wybić, bo skoczek d3 i tutaj leci pionek, no ale też nie wiem, czy tutaj skoczek nie byłby zakłopotany. Możliwe, że nie. Na szczęście dobry jest ruch, goniec c4, wybić nie można. No, wymiana jest teraz już obowiązkowa dla czarnych, bo inaczej wisiał skoczek. Skoczek na b4, skoczek c2, no i tutaj król f2. No i kto jest szybszy, królem ten jest lepszy. Goniec d1, skoczek na d4. Tutaj poszło król e3. I teraz, moi drodzy, oczywiście król zawsze tutaj teraz już zdąży. Jasne. No i król powinien tutaj zagrać na, na E7 zdecydowanie, lub na przykład zagrać E5. Ustawić pionka na czarnym polu i jeszcze wzmocnić obronę skoczka. No ale czarne zagrały posunięcie A5, i jest to generalnie takie można powiedzieć małe samobójstwo, dlatego że. Tutaj po ruchu a5 jest b4 I widzimy jak bardzo podważamy tutaj obrońcę po punktu c5 No i po wybiciu tutaj, po wybiciu tutaj Król e7 jest już za daleko Bo jakby stał tutaj na e7 i zagrałby teraz na d6 No to remis mamy w kieszeni e, Tutaj nastąpiło e, teraz bicie pionka po prostu W tym sposobem białe mają pionka więcej I trzeba próbować to zrealizować Skoczek c6 ze strony czarnych goniec A4. No, atakujemy. No, niestety, no nie można tutaj królem grać na D7, bo pionkówka jest totalnie przegrana. Tutaj, jedyną szansą dla czarnych jest zachowanie tego skoczka, żeby walczyć jeszcze figurką. No, jak zagra atak czarny, no to jest pozamiatane. Nie można. Upraszczać pozycji w momencie, gdy mamy coś mniej, a jeden pionek w końcówce takiej dosyć prostej, no to jest już koniec partii. No tutaj oczywiście można zbić, no Hipolit zbił od razu, ale ja przestrzegam przed takimi ruchami e, od razu. To jest związanie, które e, trzymamy zawsze i nie trzeba się śpieszyć. Oczywiście można byłoby zagrać tu na jedno, by wyszło, bo król by ruszył na C7, byśmy wybili i królem potem skakujemy na C4. Jasne, no ale postanowił wybić. Może to i też racja, żeby to zrobić dosyć szybko. Chociaż trzeba uważać na tempa: król D4. No i w tym momencie tutaj jest to wygrana pozycja białych. No ale czarne mogłyby jeszcze bardziej, bardzo przeszkadzać, grając na przykład go, królem na B5, żeby trzymać pole C4. No to są trudne rzeczy. Może, może nie aż takie trudne. Teraz trzeba brać to po prostu pod uwagę. F6. No i teraz moi drodzy, no F4 zagrały białe. Ok, ale król C4 no już pokazuje Tutaj totalną dominację. Po prostu stajemy na opozycji i czekamy na, aż się ruchy czarnym skończą. Aż się skończą ruchy pionkami. No poszło F4, poszło G6. No panowie grali sobie pionami. G4. No trzeba cały czas królem grać na C4 na opozycję. H5 szybka, szybka wymiana. H4. No, król d7. No, cały czas tutaj jest oczywiście król b5, no ale jest f5, i tam król oczywiście też przechodzi. No, to jest przegrana bez dwóch zdań. Król d7, ale wygrać jeszcze należy prawidłowo, prawda? No, trzeba, trzeba, trzeba to jeszcze wygrywać. No, myślę, że już panowie na tym poziomie potrafiliby to zrealizować. Bicie, bicie. No, i teraz sprawa jest chyba dosyć prosta. Król c3, no, opozycję. Król c7, król się wdziera. Król d7, c6 szach, król c7, król e6, bicie, bicie. No, i Czarne złożyły broń. No słusznie, nie ma tutaj co się już dalej męczyć. Grozi zagranie królem na G7 i Pionek po prostu idzie do przemiany. Gratuluję Hipolitowi. Partia panów była dosyć, myślę, że pouczająca. Można z tego sobie już parę rzeczy, można z parę rzeczy już z tej partii sobie wyciągnąć jak, jak jednym i drugim kolorem. Gratulacje. No i pozdrawiam Was serdecznie, panowie. Do zobaczenia przy szachownicy. Trzymajcie się, hej.